zaprezentuję, jak zrobić muchę typu Squirmy Worms. Troszkę w innym wydaniu. Kiedyś nazwano MacGyverem. Więc do tego celu użyjemy haczyka Hensa BL554. Następnie naciągniemy na ten haczyk główkę mosiężną w kolorze różowym. Więc naciągamy tak. Nici w kolorze też różowym. Przywiązujemy i przywiązujemy parę zwoi po początku haczyka. Materiał na ogonki i na tułów. Więc przywiązujemy najpierw ogonek od strony oczka. Przywiązujemy go z jednej strony, przeciągamy i dopiero naciągnięty przywiązujemy. No to troszkę łatwiej. Nici wiodące dobrze są, jak są płaskie. Wtedy tego materiału, tej gumki nie przetniemy. Obcinamy. Zawiązujemy. Naciągamy główkę. Więc jeden ogonek mamy już gotowy. No, możemy troszkę przekrzywić ten haczyk, żeby nam lepiej było. Przywiązujemy. Przywiązujemy materiał na ogonek. Łapiemy go tutaj. I znowu naciągnięty. Obcinamy go na taką długość, żeby mu troszkę dłuższy, a przy okazji będzie nam pracował ładnie. Ok, i teraz tułów też zrobimy z tego samego materiału. I teraz nawijamy tułów z tej gumki. Nie naciągamy tego za bardzo, ale tak naprawdę przewiązujemy nicią wiodącą pomiędzy gumką. Tutaj łapiemy ten materiał z przodu. Przywiązujemy. Ponieważ nie będziemy używać kleju, bo klej lubi rozpuścić tą gumkę. Trzy węzełki takie zrobimy, żeby nam się nie rozwaliło za chwilę.
No i tak praktycznie biorąc mamy skończoną muchę, możemy jeszcze ten ogonek, żeby był taki troszkę zaokrąglony, przypalić zapalniczką. I tak oto uzyskaliśmy takiego squirmie worm. Doskonała mucha na pstrągi. A i lipienie na małe rozmiary też można łowić.